Dzień dobry bardzo, w studiu Krzysztof Skiba, dzień dobry. Dzień dobry. 3-4, hymn tego euro, cała Polska śpiewa z nami. Ale przecież hymnem miał być koko, euro spoko, mamy w Polsce Orinoko. Nie wyszło. Ja nawet napisałem wierszyk, Maryla Rodowicz szlocha, że wygrała Polska wiocha. Jeśli chcecie poczuć atmosferę euro, to chociaż raz do strefy kibica zapraszamy. W Gdańsku też macie. W Gdańsku też mamy. W Gdańsku jest w ogóle fiesta naprawdę wspaniała, dlatego że Hiszpanie to naród, który pije wino, bawi się, uczą się polskich piosenek, polskich przekleństw. Jest naprawdę miło, sympatycznie. I widać ich na ulicach. Widać ich na ulicach, opanowali całą tak zwaną starówkę, czyli główne miasto. No to Gdańsk pokazuje, że można się bawić normalnie, a nie jak w Warszawie przed meczem Polska-Rosja, prawda? Tak, ja uważam, że Bronisław Wilczyna powinien zapłacić za leczenie pobitych polskich policjantów w trakcie zadym z kibicami rosyjskimi, dlatego że zachęcał w swoim felietonie ten wybitny intelektualista prawicy, zachęcał w poczytnym tygodniku, uważam, żeby polscy kibole rozprawili się z Rosjanami, ponieważ doszło do tej kompromitującej sytuacji. Myślę, że właśnie ci felietoniści, politycy, publicyści powinni złożyć się na leczenie polskich policjantów, którzy byli ranni w czasie tych zadym. Pozytywy euro? Zostaną autostrady, stadiony? Dodatkowa sytuacja taka, że uważam, że bardzo dobrze, że przez kilka tygodni nie ma polityków na pierwszej linii frontu. Tak. Ciągle słyszymy oczywiście o meczach, o piłkarzach. Analizuje się, że nie wiem, tam na przykład nogi Lewandowskiego zamiast nóg Nataszy Urbańskiej i tak dalej. Myślę, że to jest pozytywne. Nie słyszymy także o matce Madzi Sosnowca, o detektywie Rutkowskim. Ci ludzie zginęli. Nie poznamy nowego narzeczonego, ewentualnie starego narzeczonego Edyty Górniak. Uf. Nowej narzeczonej, ewentualnie starej narzeczonej Kuby Wojewódzkiego. To są naprawdę duże pozytywy. Oczywiście, słyszymy o Szakirze, tak? Na przykład w Gdańsku jest absolutna, w Trójmieście, tak powiem, absolutna zadyma wokół Szakiry. Śledzenie wiadomo, że Szakiry. Tak, ona była na meczu Hiszpania-Włochy. Zresztą... Siedział za nią Michalczewski. Michalczewski. Ja siedziałem 5 metrów dalej, tak? Tylko wziąłem ją za Antoniego Macierewicza. Nie była podobna, bo nie ma tego stroju, wiesz, scena i tak dalej, i tak dalej. Dopiero ktoś nam wszystkim powiedział, że to jest właśnie Szakira, ale ciągle są takie plotki, także właśnie dojeżdża do Juraty. Właśnie przed chwilą była w Juracie. Na przykład potonął, skorzystała z toalety. Ale tak? Słuchaj, ja nagle dostałem od kogoś SMS-a, że poszła fama, że jest na Monciaków Spłosie. I te tłumy tych fanów krążą. Słuchaj, media lokalne robią wywiady z tymi fanami. Słuchaj, dziewczyny, fanki Szakiry się przygotowały. Fajne. Mają jakieś albumy, na przykład album o Sopocie, album o Gdańsku. Chcą wręczyć Szakirze. Ale to też jest takie fajna pozytywne. Fajna atmosfera. Coś się dzieje. Dobra, ale serio, ty tańczysz częsty. Bramce. Słuchaj, ja uważam, że obaj powinni stanąć. I wtedy na pewno nikt nam nie wbije bramki. Można by jednego obrońcę, że nie wiem, czy jest przepis, że musi być tylko jeden bramkarz. Chyba jeden może łapać rękoma. Aha, no to tak. Może niech Szczęsny łapie, a wróć. Tytoń łapie, a Szczęsny fauluje. Krzysztof Skiba. Dzień dobry bardzo, korzystając z tego, że jest z nami wybitny tekściarz, poeta, aktywista, publicysta, felietonista. Chcielibyśmy zadać to najważniejsze pytanie. Kto wygra mecz? Wygrają nasi. Nasi wygrają, tak. Ja tylko jeszcze chciałem coś... Czy mogę coś powiedzieć po hiszpańsku? Proszę bardzo. Znam tylko jedno słowo. Ole. A którą? Panowie.